Chyba mam gości. Automat do gry, ale fajnie. Pospiesz się i wyjmuj kasę, Casey. Musimy zagrać. To świetny pomysł, oto wasze żetony. Chcę być pierwsza. Powodzenia, Vita. Gra się zaczyna. Jestem pewna, że szczęście się do mnie uśmiechnie. Miałaś rację, patrz, wylosowałeś cukierki Skittles. Cukierka, bo jest tylko jeden, ale jaki duży, to niewiarygodne. To prawda, jestem nawet troszkę zazdrosna. No, to ja też na pewno dostanę coś fajnego. Czas sprawdzić, jak dobrze działa moja intuicja. O nie, to cebula. Wygląda na to, że się pomyliłaś. To kompletna porażka, nie spodziewałam się tego. Przestań się śmiać. Co ty zrobiłaś? Zobacz, zepsułaś maszynę. Spójrz, tam jest coś napisane. O, pojawił się nowy przycisk. Myślę, że powinnyśmy go nacisnąć. Nie rozumiem, co się dzieje. Pomocy! Witam ponownie, moi mali gracze. Czas zająć miejsca. Dlaczego nagle znalazłyśmy się za kratami? Nie wiem, ale jestem przerażona. Nie musicie się martwić, wszystko jest pod kontrolą. Dalej, Vita, naciśnij przycisk. No dobra, spróbuję. No jaka mądra dziewczynka. Czeka na ciebie za to nagroda. Nutella, super! To właśnie nazywam miłą niespodzianką. Nie mogę się doczekać, kiedy podaruję ci twój czekoladowy krem. Jakie ciężkie wiadro. No nie było łatwo go podnieść. Nie mogę się oprzeć, chcę tego spróbować. Wygląda niesamowicie apetycznie. Co za bogaty czekoladowy smak. Masz szczęście, Vita. Co to jest? Nie podoba mi się to. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, przyjrzyj się temu bliżej. Ale ja w ogóle nic nie widzę. Trzymaj się. To już koniec, w wiadrze nic nie zostało. Swoją drogą je też możesz zabrać. Wyglądasz okropnie. Powinnaś się teraz zobaczyć. To chyba czekolada. Tak, jest pyszna. Dla czekolady jestem w stanie wszystko znieść. Widzisz, mówiłem, że ci się spodoba. Casey, twoja kolej. Patrząc na Vitę, troszkę boję się naciskać przycisk. Mam nadzieję, że nie będziesz żałować, choć wszystko jest możliwe. Bingo, świeże truskawki. Co może być lepszego niż to? Casey, uśmiechnij się, masz się z czego cieszyć. Dlaczego to jedzenie jest zawsze takie ciężkie? Dobra, nie będę się tym zamartwiać. Częstuj się, Casey. Aj, jak to boli. Czuję się, jakbym trafiła pod grat. Co to jest? Ach, nie tak świeżo. Wygląda jak truskawki. To prawda, mam rację. Smakują wyśmienicie. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Vita, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, ale wezmę troszkę twojego kremu czekoladowego. Co to było, Casey? Miałam ochotę na truskawki pokryte czekoladą. Boże, to wyjątkowe połączenie. Wspaniale, ja też chcę. Poczęstujesz mnie? Dobra, niech ci będzie. W końcu jesteśmy przyjaciółkami. Co ty wyprawiasz? To oszustwo. Uznajmy to za żart. Nie bierz tego do siebie. Bardzo śmieszne. Mały pojedynek, podoba mi się to. Bez twojej pomocy dostanę smaczną dokładkę. Tak jest, Vita. Sprawdźmy. Ale niestety trudno to nazwać czymś smacznym. No cóż, chyba znajdziesz zastosowanie dla tego papieru toaletowego. To wszystko jest teraz twoje. Proszę, zabieraj. Ej, ostrożnie, nie w głowę. To raczej nie wygląda jak słodycze. Oczywiście, to papier toaletowy. Kurczę, mogłam w ogóle nie naciskać przycisku. Chociaż chwileczkę, papier też można wykorzystać. Co to jest? Fu, Vita, co ty zrobiłaś? To obrzydliwe. Domyśl się, przy okazji ukradłam ci jedną truskawkę. Nie można brać cudzych przysmaków bez pozwolenia. Widzę, że jesteście w świetnym nastroju. Oczywiście, że tak. Osobiście szykuję się na coś pysznego.
Okay. Dowiedzmy się na co. Wow, super połączenie. Słodkie płatki i mleko, no ekstra. Jaka ogromna paczka. Myślę, że starczy ci na długo, Vita. Karton mleka do kompletu. Na pewno się tym najesz. No to czas na posiłek. Otwórz buzię. Słodkie płatki na śniadanie. To świetne. Uwielbiam je. Poczekaj trochę, muszę wziąć wiadro, żeby wszystko złapać. A teraz syp wszystko, co tam masz. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć. Chciałbym się z tobą zamienić miejscami, ale niestety nie da się to wbrew zasadom. Muszę po prostu dalej bawić się w gospodarza tego wyzwania. O, mleko! Jest dokładnie tym, czego teraz potrzebuję. Idealnie komponuje się z płatkami, prawda? O tak! Można też dodać do niego trochę czekolady, która została na moim ciele. Wow! Vita trafiła w dziesiątkę! Cieszę się, że masz takie szczęście! Po prostu wybrałam odpowiednie guziki. Przepraszam, nie mogę mówić. Moje usta są pełne płatków. No to nie będę ci przeszkadzać, bo się udławisz. Casey, twoja kolej. Dobry pomysł. Już nacisnęłam przycisk. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Ojej, to śmiornica. Obawiam się, że wcale ci się to nie spodoba. Ale jedno jest pewne. Będzie wesoło. Uj, jakie to ślizgłe. Po prostu obrzydliwe. Co to jest? Ktoś mnie zaatakował. Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie natychmiast. Wow, Casey z ośmiornicą. Naciskanie tylu przycisków na raz jest bardzo odważne. No cześć, cześć. Też się cieszę, że cię widzę. Pomóżcie mi. Vita, nie widzisz, co się dzieje? To ośmiornica. To straszne. Dlaczego tak wiele przycisków się świeci? Nie wiem, co to wszystko znaczy. Sama je wcisnęłaś, Casey. Przypomnij sobie. Zobaczmy, co wybrałaś. Miód, mąka, pierze. No niezwykłe połączenie. Myślę, że niedługo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaka ogromna beczka miodu. Mam nadzieję, że nie jesteś na niego uczulona, bo inaczej może się to źle skończyć. Mąka też jest już na miejscu. Mam już prawie wszystko przygotowane. Zaczynajmy. Najpierw miód. To coś lepkiego? To nie jest miłe uczucie. Czuję się, jakby mnie oblano klejem. Na szczęście to nie klej, ale coś znacznie lepszego. Nieważne, chcę tylko, żeby to się szybko skończyło. Moje włosy są już całe klejące. Nie martw się, mąka pomoże pozbyć się tego uczucia właśnie teraz. Co to jest? Nie mogę oddychać. Proponuję wstrzymać na chwilę oddech. Niewiele już zostało. No, to już koniec. Mąka się skończyła, nie mówiłem. Mam nadzieję, że to wszystko. Nie chcę niczego więcej. Sorry, Casey, ale zostało najważniejsze. Wisienka na torcie. Pióra. Myślę, że dzięki miodowi będą trzymały się ciebie naprawdę dobrze. Pióra? Tylko nie to. Nie chcę wyglądać jak kurczak. Przestań. Ale ubaw. Nie widzę w tym nic zabawnego. Przestań się ze mnie naśmiewać, bo dostaniesz ode mnie niemiły prezent. To nikomu by się nie spodobało. O nie! Moje śniadanie jest zrujnowane. Fuj, co za obrzydliwa ośmiornica. Nie chcę jej widzieć. Co się dzieje? To zgasił światło. Pomóżcie mi. Naprawdę nic z tym nie zrobicie. Ale idealnie trafiłam. Czas wyrzucić te ośmiornice. A z wami rozprawię się innym razem. Jak szybko leci czas. Jesteśmy już w ostatniej rundzie. Dobra, niech będzie ten guzik. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. No, chyba coś nie poszło zgodnie z planem. Chyba nikt nie lubi surowych jaj. Przygotuj się na ostrzał, Vita. Proponuję przyjąć postawę obronną. Co to jest? Auć, moja głowa! Fu, to jest bardzo paskudne i boli. Chciałam coś zupełnie innego. A według mnie to było świetne. To bardzo zabawne obserwować, co się dzieje. Też chętnie obejrzałabym coś takiego z boku. Casey, teraz ty. Dobra, już nacisnęłam przycisk. Świetnie, w takim razie poczekamy trochę. Ojej, ostre papryczki. Zaraz zrobi się tu gorąco. Napięcie rośnie z sekundy na sekundę. Uwielbiam to.
całe wiadro ostrych papryczek. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić, ale mam nadzieję, że ty dasz radę. Co to jest? To nie słodycze. Pospiesz się i spróbuj, Casey. Mamy niewiele czasu. Dobrze, ale ostrzegam, że to może spowodować pożar. Mam bardzo silną reakcję na ostre rzeczy. Zaczyna się! Moja głowa zaraz eksploduje! Wow! Jak to spektakularnie wygląda! Ale chyba trochę przesadziłem. Zaraz to naprawię. Trzymaj się, Casey! Pomoc w drodze! Zimna woda, jak fajnie! Od razu czuję się o wiele lepiej. Dzięki! To drobiazg! Nasz challenge dobiegł końca, ale to jeszcze nie finał. Czeka was kilka nieudanych ujęć z nagrań. Do zobaczenia!